Ponad 1800 interwencji odnotowali w 2020 roku suwalscy strażacy zawodowi i druhowie z ochotniczych straży pożarnych. Statystyki zawierają dane o 317 pożarach i niemal 1400 miejscowych zagrożeniach. W porównaniu do 2019 roku wystąpił znaczący wzrost ogólnej liczby zdarzeń. Było ich o 637 więcej. Gdy porównamy dane z powiatu ziemskiego i grodzkiego, znacznie lepiej wypada ten pierwszy. W gminach powiatu suwalskiego powstało niespełna 640 różnego rodzaju zagrożeń. Tymczasem w mieście odnotowano ich 1176. Jednostki ochotnicze włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego interweniowały 405 razy. W strażackim raporcie znajdują się również dane o tragicznych zdarzeniach. Jak podaje brygadier Kazimierz Golubiewski, zastępca komendanta PSP w Suwałkach, w pożarach i innych miejscowych zagrożeniach aż 17 osób poniosło śmierć, 121 odniosło obrażenia. Podczas podejmowanych w minionym roku interwencji strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej 48 osobom. W naznaczonym pandemią 2020 roku strażacy również podejmowali działania wspierające inne służby. Monitorowali techniczny stan namiotów mających służyć jako polowe izby przyjęć, uczestniczyli w pomiarach temperatury u osób wjeżdżających na teren kraju przez przejście graniczne w Budzisku, a druhowie z jednostek ochotniczych zaangażowali się w dostarczanie żywności dla osób odbywających kwarantannę. Najwięcej zdarzeń poza Suwałkami odnotowano w gminie Szypliszki. Pożarnicy wyruszali tam z pomocą aż 162 razy. Nieco mniej wyjazdów było w gminie Suwałki – 137. Najspokojniej rok minął w gminach Rutka-Tartak – 36 interwencji, w Wiżajnach – 34 i w Jeleniewie – zaledwie 28.